Ahoj piraci, witam was w kolejnym odcinku Abordażu i Nuda. Dzisiaj pokażę wam zagrywkę na mapie Death Train. Będzie to Rush, a oczywiście za przechodząc do rzeczy, tak jak klasycznie, zaczynamy od spawnu pierwszego. Spawn pierwszy jest to osoba, która respi się najbardziej po prawej stronie i najbardziej wysunięta do przodu. Osoba z spawnem pierwszym ma bardzo łatwe zadanie. Oczywiście musi być to RIP, musi mieć ta osoba AK. Rushuje po prostu drabinę. Tak samo pierwsza i druga osoba. Dwie pierwsze osoby rushują tą drabinę. I lecą sobie, lecą, biegną. Hop. Dostają oczywiście flesza na wyjście. Zeskakują drabinkę. Dostają, teraz mówi kolega na, z A. Mówi, że rzuca flesza, wychodzą po tym fleszu i pikują. I teraz najważniejsza sprawa. Nie idziemy do lewej strony, tutaj jest czerwona strefa, tutaj nie idziemy, tylko rushujemy ściankę, hop, w ten sposób. Sprawdzamy pozycję, hop, oczywiście tutaj będziemy mieli osobę, najprawdopodobniej tutaj, tutaj jest to największe zagrożenie, cyce, etc. Przechodzimy z dwie pierwsze osoby, rushujemy właśnie w ten sposób. Przechodząc do osoby z trzecim spawnem, tutaj już jest oczywiście bardziej to dowolne, to po prostu trzecia osoba, leci też oczywiście drabinę. Na początku troszkę będzie za chłopakami, dorzuca jednego flesza na wyjście i dobiega do nich oczywiście. Ona może, będzie tak 5 kroków, 5 metrów myślę za chłopakami, którzy rushują. Przechodzi, hop, znowu rush, wychodzi i też oczywiście dochodzi do ścianki. I ta osoba oczywiście już bardziej supportuje tym dwóm pierwszym osobom. Dorzuca jakiegoś fleszyka, mołotowa w dane miejsce, po prostu zachowuje się to tak jak należy. Może ta osoba, jakby była osoba pod gniazdem, spalić to gniazdo, dopalić głęboko eskę, jakby było dużo rotacji, ewentualnie zostać już, jakby sypały się szybko eliminacje dla dwóch pierwszych osób, zostać na plecach i trzymać drabinę. Jakby też, jakbyście oczywiście usłyszeli, że skracają domek, zamek B. Przechodząc do osoby czwartej, najlepiej, żeby była to osoba ze snajperką, bo ona przy raszu raczej w drabinie się nie sprawdzi. Ma ona takie zadanie. Ustawia się na granat. Oczywiście to jest najtrudniejszy granat z tych, dwóch, które będą rzucane. Przytula się do pociągu. Na równi z tym. Bardzo szybko to musi zrobić. Celuję bardziej w lewą stronę. Tutaj na wysokości tego kija. Troszkę w prawo. Tak na środku tego, tej połowy. Tego. Do góry i na wysokości połowy komina. Biegniemy. Kiedy stykamy się z tym kijem, puszczamy granat. I wpada on w ten sposób. Później osoba po rzuceniu tego granata ma za zadanie, od razu jeszcze raz pokażę, hop, ustawia się, hop, do góry, biegnie, wyrzuca, rzucamy jeszcze jednego flesza na wyjście chłopakom i teraz hop, palaczek na dwójeczkę i rzucamy palaczka w ten sposób. Palak uniemożliwia ustawienie się antyterrorystom właśnie w tym miejscu, jest palony tutaj i pikowanie z Adama Małysza, polskiego skoczka narciarskiego. Przechodzimy do osoby piątej. Osoba piąta będzie osobą najbardziej supportującą. Ustawia się ona na granat na eskę, zaraz pokażę jak on wpada. Będzie ona rzucać flesza na wyjście i po tym fleszu właśnie od osoby piątej chłopaki z drabiny będą wychodzić. Ustawia się na flesza na smoka, hop, w ten sposób. Celownik w dół, tutaj pokazuje, jest to takie bardziej przyciemnione miejsce. Jump row, od razu ustawia się na flesza, na prawy górny róg tego, biegnie i rzuca flesza. Ten flesz wpada idealnie i uniemożliwia antyterrorystom po prostu zabicie chłopaków wychodzących z drabiny. Następnie ustawia się na palaka. Tutaj mamy, ustawiamy. Ten palak jest, nie jest konieczny, ale możemy go dorzucić. Łączymy tutaj to miejsce z tym, hop, w ten sposób. Na środku tutaj. I jak będziemy mijać te skrzynki, puszczamy granat, hop. Granat zapalający wpada w ten sposób i uniemożliwia antyterroryście pik zza szóstki. Tutaj oczywiście mamy smoka jeszcze, smoke, palak i ta osoba ma utrudnioną bardzo rotację. I osoba ze snajperką może spokojnie trzymać tą pozycję i na tym polega cała zagrywka. Zaraz pokażę wam, jak wyglądają wszystkie granaty, które leżą właśnie po rzuceniu naszych granat. Granaty przy wejściu antyterrorysty wyglądają w ten sposób. Mamy palaka na właśnie znaku, na pozycji koło szóstki, mamy smoka na SC. Kiedy chłopaki z drabiny wychodzą właśnie, teraz wam pokażę, jakie pozycje fleszuje ten granat. Podsumowując, pierwsze dwie osoby mają za zadanie zraszowanie drabiny i rush właśnie przy tej ścianie. Trzecia osoba ma zadanie na początku wyrzucić flesza nad elką i dołączyć do kolegów i ich supportować, dorzucać granaty i też oczywiście refragować. Grałem tutaj trójkowo pod tą ścianą. Czwarta osoba ma za zadanie rzucić smoka za szóstkę, dorzucić palaka na znak i dorzucić flesza jeszcze na wyjście chłopakom. Osoba piąta ma za zadanie dorzucić smoka na eskę, palaka ewentualnie za szóstkę, no i oczywiście też dorzucić
flesza na wyjście, tego, którego pokazywaliśmy wcześniej. Dzisiaj troszkę taki szybszy filmik, mogliście zauważyć, jak szybko można wyjść na bombsite A. Taką zagrywkę najlepiej wykorzystać w rundzie anti-eco, ewentualnie anti-force, albo kiedy zawodnicy antyterrorystów mają pierwszego fulla, wtedy to będzie idealny moment, żeby wykorzystać właśnie tą zagrywkę. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, zostawcie subskrypcję na kanale, łapkę w górę, odwiedźcie nasze social media pirackie i do zobaczenia za tydzień w czwartek. Ahoj!